Na program zaprasza John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R. Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Mówimy stop, zdecydowanie. Dziś, no poza tym, że będziemy komentować jeszcze w Onet Rano, wiem, sondaż Ibrisu najnowszy z panem Marcinem Dumą, a teraz moi goście Artur Kuńcicki. Adam. Jezus Maria, przepraszam. Z jeszcze Adam. Jeszcze raz. Adam Kuńcicki, proszę państwa, i pan Szupica. Dzień dobry, Maciek. Panowie, podzielimy obowiązki tutaj w trakcie naszej rozmowy. Pan reżyser, tak, i pan bohater. Zgadza się? Panie bohaterze, trudno jest pana zdefiniować, bo sam pan na swojej stronie pisze, uwaga. Mów do mnie Adam, będzie łatwiej. Adam, bloger, dietetyk, trener i uwaga, radny. I kulturysta. I kulturysta, to jest meritum całej sytuacji. Powiedz mi, jak ty te wszystkie historie radzisz? Godzisz ze sobą? Tak, z czasem po kolei dochodzi trochę tych obowiązków. Natomiast no, od dziecka najbardziej pasjonowała mnie kulturystyka. To było takie coś najbardziej istotne w mojej głowie. Później doszła do tego oczywiście dietetyka, to jest nieodłączne z tym sportem. No a dlaczego jest wyjątkowa ta dietetyka w twoim przypadku, to zaraz powiem. Kulturystyka to jest najbardziej wymagający sport pod kątem diety, także to było nieodłączne z dietetyką. Zacząłem się tym interesować. Od dziecka także fascynował mnie świat zwierząt. Od dziecka kochałem zwierzęta, więc z tego względu też zacząłem prowadzić bloga. To było takie połączenie właśnie tej pasji zwierząt i diety, bo no z tego względu zostałem weganinem, tak? Więc najpierw zostałeś wegetarianinem, weganinem. Tak, jakieś pół roku, bo po prostu nie wiedziałem, jak komponować tą dietę wegańską, 100% roślinną. No więc od czegoś musiałem zacząć. Ja pochodzę z małego miasteczka Prabuty, gdzie tam praktycznie nie znałem. Tam jesteś radnym? Tak, tam jestem radnym. To jest miejscowość, w której wymyślono buty. O tym nie słyszałem. W Chorwacji wymyślono krawat, a buty w Polsce. Okej, może tak być. Chłopaki, do diety, bo tutaj ta rozmowa od początku jest pozbawiona absolutnie chronologii, same lapsusy prowadzącego. Powiedzcie mi, dlaczego spotykamy się, panie reżyserze, w takim właśnie składzie? Spotykamy się w takim składzie, ponieważ jakiś tam około roku temu wpadł mi w ręce, w oczy profil Adama. Odezwałem się do niego, prosząc go o to, żeby mi ustawił dietę. Zrobił to, ja z tego nie skorzystałem jeszcze, taki zamienacz. W każdym razie no, Adam mnie za bardzo zainspirował. Ja akurat jestem 29 lat wegetarianinem, znaczy 29 moje lat. Moje kolejne pytanie. Nie jem mięsa, a od 8 lat jestem weganinem, także jest to moja droga taka w pełni i jest ona drogą zaangażowaną i pełno różnych zawiłości. W każdym razie stwierdziłem, że jest to idealny przykład na to, żeby pokazać młodego 24-letniego człowieka, który jest świetnym przykładem dla ludzi. Pokazuje, że dieta roślinna może być świetnym uzupełnieniem dla ćwiczeń siłowych, ale też jest świetnym ideologiem. No jakby to, w jaki sposób Adam promuje, to jest bardzo ładne. I stąd też moje poszukiwania i chęć zrobienia filmu Adami właśnie. Gdzie ci młodzi i starsi i doświadczeni ludzie, którzy nas oglądają, mogą zobaczyć ten film? I kiedy? Za niedługo, bo za 5 minut już będzie premiera jego na... O 9. Jak wysiądziemy z samochodu, to już będzie. Jak już wysiądziemy z samochodu, to będzie już to udostępnione. Będzie także w moich social media. Po prostu. A jak wy tu jesteście, to kto to włączy? To do Macie programy, ludzi. Programy specjalne, ludzie zaangażowani. Słuchajcie, a
jak wyglądała praca nad tym filmem, który zobaczycie? I w ogóle to jest idealny film, żeby rozpocząć dzień, bo on ma kilka minut, ale tam jest całe życie Adama w pigułce. To wszystko było kręcone w prawutach właśnie. Nie wszystko. Te aktywności były kręcone w wielu miastach. W Warszawie, w prabutach, w Gdańsku, natomiast no, skupiliśmy się właśnie, tak jak mówisz, głównie na prabutach, ponieważ tam spędzam jednak większość czasu, to jest moje miasto rodzinne. No i tak, jest to taki fajny film, żeby po prostu rozpocząć dzień, dlatego trwa on niedługo, bo niecałe 4 minuty, bo chcielibyśmy... I za 4 minuty premiera. Dokładnie, bo chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób go obejrzało, bo wiadomo, że nie chce się ludziom oglądać dłuższych filmików, a my chcemy po prostu, aby obejrzało to jak najwięcej osób i żeby skłonić ich do refleksji. Chłopaki, a pytanie do pana Maćka Szopicy, reżysera. No, ty jako reżyser, w sensie, wydaje mi się, że filmowcy szukają postaci niejednoznacznych. Tutaj mamy radnego, wspaniałego młodego człowieka, który nie je mięsa, jest idolem młodzieży. Czy w nim jest jakiś twist, który można pokazać, że jednak coś tam się dzieje, jest jakiś ferment, czy nie? Musiałbyś go mieć na chacie, tak jak ja go miałem dzisiaj, i zobaczyć go na gaciach z rana, nie? To jest dobre. Tak, raptem wychodzisz, okay. Sobie myślisz, czy to na pewno moja chata? To dlaczego nie było tego filmu? No. Słuchajcie, a jak... No bo to mięso, białko jest bardzo potrzebne w tym sporcie, który uprawiasz. Jak je zastępujesz? Jak zastępujesz tego kurczaka nieszczęsnego? Ja o diecie mało wiem, ale zaraz będę tutaj cię wypytywał, bo chciałbym zmienić swoje życie. Nie? A widziałem, że już próbujesz, chyba cię kiedyś w McFitie widywałem, co? Tak, tak. Próbuję, ale to wiesz... No także już coś wiesz na ten temat. No. Piotr, białko... poznałeś Adama, to może być przełomowe. Czyli w twoim życiu było to przełomowe? Było przełomowe pod kątem inspiracji, pięknym człowiekiem, bo tak go odbieram. Białko można pozyskiwać z wielu różnych źródeł. Już tak się przyjęło, że no, kulturyści jedzą ryż z kurczakiem, a białko jedyne pełnowartościowe to jest nabiał, jaja, mięso. Natomiast no, wystarczy trochę poczytać i szybko się dowiemy, że pełnowartościowe białko można zastąpić jedząc na przykład, łącząc w jednym posiłku zboża ze strączkami, czyli na przykład ryż z soczewicą. Jest także pełnowartościowe w komosie ryżowej, w produktach sojowych, także jest tego dużo i wystarczy po prostu doszkolić się, żeby skomponować dietę 100% roślinną, która będzie miała dużo pełnowartościowego białka. A czy ty spotkałeś się z ostracyzmem środowiska, że mówią, a ten jest dziwny, on nie je mięso? No oczywiście, czasami się z takich ludzi spotyka. Głupi, tak się wytykali palcami. No wiesz, tak mnie nie wytykają, bo jednak jestem duży, solidnej postury, więc podejrzewam, że tylko sobie pomyślą. Natomiast zawsze się znajdzie jakaś tam krytyka. Natomiast mnie to na początku motywowało do tego, żeby jednak im pokazać, że nie, że to nie jest tak, że to ja jestem jakiś tam głupi, że sobie coś wymyśliłem, tylko jakoś rozsądnie im to argumentując, oczywiście w jakiejś tam konstruktywnej rozmowie, bądź po prostu udowadniając im z jakimiś swoimi sukcesami. Kulturysta naturalny. To jest określenie, myślisz, które się przyjmie i będzie masowo stosowane? Hej, jestem weganinem? To już jest masowo tak? Stosowane, bo teraz to jest modne, nie? Jestem naturalny. Natomiast tak naprawdę ci, którzy w social media mają jakieś tam kanały na YouTubie, wiadomo o kogo chodzi, ja już nie będę tutaj wytykał, oni z naturalnością mają wspólnego tyle co nic. Taka jest prawda. Ja startuję w zawodach w federacji, w której każdy zawodnik może być poddany testom antydopingowym na mocz oraz na wykrywacz kłamstw, więc tam absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby zawodnik wychodził po prostu na koksie. Ja nigdy nie stosowałem środków dopingujących, a niektórzy po prostu wykorzystują taką naiwność ludzi, że mówią, że są naturalni, bo nie wiem, według nich chyba testosteron jest na przykład naturalny w organizmie, więc jeśli go przyjmują, to nadal są naturalni, nie? U mnie jest taki, wiesz, solidna dawka testosteronu. Także ja na ostatnich zawodach ważyłem dokładnie 73,9 kg i to jest absolutnie masa do zrobienia w 100% naturalnie i ja pracuję już na to tyle lat, że nikt mi nie może tego zarzucić, że ja tego nie zrobiłem naturalnie. Ale powiedz mi, czy
czy, no bo są jakieś kryteria, prawda, oceniania zawodów. Tak. I czy jest taki poziom dla kulturysty naturalnego, którego nie przeskoczy w pewnych federacjach, pewnych związkach, pewnych zawodach? No oczywiście, naturalny kulturysta nigdy nie będzie ważył na scenie nie wiadomo ile, tak? Powiedzmy powyżej 100 kilo, no to wiadomo, że to nie jest naturalne. Oczywiście ja nikomu nie ujmuję. Nie mówimy tutaj o tych, co się... Po prostu mówimy o kulturystach, którzy jedzą mięso. Nie sugerujemy, aha, że ktoś... Nie ma to żadnego znaczenia. No tak jak ci już mówiłem, to białko tak naprawdę nieważne, skąd pozyskamy. Mhm. Państwo mogą teraz widzieć, widzą Państwo na ekranie to, co... wyprawia Adam. Akurat na... tutaj ćwiczę z Marcinem Jabłońskim. Mhm. To jest wegetarianin od 8 lat. On był najcięższym kulturystą w Polsce. On na scenie ważył 128 kg. W okresie masowym prawie 140. Więc to jest kolejny dowód na to i to jest mój trener. Dowód na to, że bez mięsa się da. To prawda nie jest weganinem tak jak ja. Natomiast także świetny przykład na to, jak ktoś powie, że bez mięsa nie zrobisz masy, nie? Czy to jest także mistrz Polski. Ja jestem mistrzem Słowacji i wicemistrzem Czech. Także jesteśmy po prostu przykładami na to, że się da. Że się da. A powiedz mi, pozbawienie twojej diety produktów zwierzęcych, to była decyzja ideologiczna? Czy kierowałeś ideologiczna a propos zwierząt, czy bardziej potrzeba na przykład zdrowego trybu życia u ciebie? Wiesz co, to była decyzja czysto ideologiczna. Ja po prostu od dziecka kochałem zwierzęta i gdy zobaczyłem filmiki z rzeźni, stwierdziłem, że nie mogę być za to zwyczajnie odpowiedzialny, że ja muszę przestać i to już w tym momencie. Zacząłem właśnie od tego dnia dążyć do diety w 100% roślinnej, a takie aspekty, jak mówisz, zdrowotne, czy... To było na drugim miejscu. Tak. Nie, to po prostu, ja nawet na początku o tym nie wiedziałem. To doszło z czasem. Zauważyłem, że mam lepszą cerę, Zobacz, że... ja wyglądam, jakbym nie jadł mięso. No, mam świetne make-upistki. Ale to chyba jest po prostu dużo roślin, nie? Chłopaki, wy jako weganie, obaj weganie. Tak. Był okres wegetarianizmu u was, gdzie produkty pochodzenia zwierzęcego, jak tak masło, mleko są dozwolone, prawda? Sery, tak? Jajka. Powiedzcie mi... czy trudno się przestać, bo z diety mięsnej na wegetariańską to już jest jakiś level hard dla mnie, ale z wegetariańskiej na weganizm, jak przechodziliście to? Czy organizm wręcz podpowiada wam, kup ten ser żółty i zjedz natychmiast, kup to jajko i zjedz natychmiast? Nie, dla mnie to było... proste, z tego względu, że po pierwsze w dzisiejszych czasach każdy odpowiednik produktu mięsnego zwierzęcego możemy znaleźć w sklepie. Warszawa jest drugim miastem na świecie pod względem przyjemności dla wegan, więc idziesz praktycznie w każdym sklepie, dostaniesz ser wegański czy mleko wegańskie i tak dalej, więc jeśli ktoś czuje taką potrzebę, to może bez problemu sobie z tym poradzić. Natomiast ja takie potrzeby nie czuję. Ja odżywiam się głównie produktami nieprzetworzonymi. To znaczy na przykład soczewica, zboża, nasiona, orzechy, aha, pestki, owoce, warzywa i tak dalej. Natomiast może Maciej powie coś więcej. No właśnie, więcej. Może Maciej, panie reżyserze. W moim wypadku było to dosyć proste, bo zazwyczaj proste jest wtedy, kiedy się pojawia ideologia. Ideologia jest na tyle mocna i wiara w to, że robi się coś dobrego, uzupełnia wszelkiego rodzaju niedobory związane ze przyzwyczajeniami i smakami. Tak było w moim wypadku, a ja akurat po przeczytaniu książki i wzięciu udziału w rozmowie takiej otwartej, krytyki politycznej, dotyczącej książki Jedzenie zwierząt. No jakby po przeczytaniu tej Zjadanie książki... zwierząt, to jest świetna tak. książka. I przepraszam, że ci przerwę, ale najfajniejsze jest to, że tam nie ma ortodoksji w tej książce. Nie ma. I autor absolutnie rozumie potrzebę tych, którzy są przyzwyczajeni, bo myślę, że to cała historia wokół nas przyzwyczaja nas do jedzenia mięsa. Tak. I to, że babcia, mama serwują nam kotlety, to rzeczywiście trzeba zrozumieć tych, którzy wyrażają chęć i też im w jakiś sposób pomóc i taki... Ta ortodoksja przeraża, więc tam ten autor opowiada, że też kilka razy zdarzył mu się skok w bok. Sam się zastanawia nad tym, jakby analizujesz, to jest fajny przykład, ponieważ on się zastanawia w momencie, kiedy ma się urodzić jego dziecko.
I zastanawiasz się nad tym, jakby jakim ojcem być, jakim rodzicem być, czy dawać temu dziecku to mięso, i to jest między innymi jedna z przyczyn, która jakby spowodowała to, że pisze tą książkę. A powiedzcie mi, bo wy jesteście weganami, ja się zastanawiam nad tym ruchem, żeby przejść na stronę wegetarian. Ja ci w tym pomogę. Ja widziałem pewność w twoim wzroku i ona mnie przeraziła, ale powiedzcie mi, czy tutaj pytanie etyczne. Czy wegetarianizm jest etyczny, jeżeli ja jem ser, masło i wiem, że te zwierzęta musiały coś od siebie tutaj w tej materii dać? Wegetarianizm na pewno jest bardzo dobry, tak? Bo już robimy tak naprawdę połowę sukcesu w tym, żeby ograniczyć to cierpienie zwierząt. Natomiast jedzenie produktów mlecznych czy jajek i tak dalej w dzisiejszych czasach, szczególnie w dzisiejszych czasach, nadal jest nieetyczne, ponieważ te zwierzęta nadal bardzo cierpią, jeśli pozyskujemy w nich w takich warunkach. Ale mogę na przykład, mogę być etyczny, korzystając, nie wiem, z jaj pozyskanych z jakiejś zagrody u pana chłopa, albo ser, który robi ktoś, kto ma jedną krowę i je tam ubije. W takim przypadku jest to jak najbardziej... Czyli też świadomość, skąd pozyskujemy dane produkty. Tak, przede wszystkim. Bo uważam, że tylko, że no bądźmy szczerzy, nie będziesz jechał teraz na wieś kupować jajeczek, nie? Skąd wiesz, ja jestem bardzo zdeterminowany po tej rozmowie. A, to bardzo się cieszę. To razem fermę z Maćkiem założymy i będziemy sobie uprawiać. Chłopaki, już 5 minut po waszej premierze na Noise.pl, tytuł filmu Vegan Power? Vegan Power. Dokładnie. Exactly. Maciek Szupica, reżyser, Adam Kuncicki, bohater tego filmu. Maćku, bo... Nie wiem, czy wiesz, ale bardzo lubiłem twoje wyczyny muzyczne. Czy coś się w tej materii dzieje u ciebie w życiu, powiedz? Co rusz się dzieje, na razie nie ma jakiegoś takiego określonego składu. Brakuje mi trochę energii, która była w Dick for Dick i w Gypsy Peel. Ale sądzę, że chodzi mi pewna rzecz po głowie. Muszę dobrać odpowiednich współpracowników. Ja jako nie muzyk muszę to trochę pokombinować. No wiem, rozumiem. W takim razie, panowie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że komuś dała to do myślenia. Polecamy też książkę Zjadanie zwierząt, bo ona zawsze w dyskusjach o wegetarianizmie, weganizmie się pojawia. I to jest świetny przykład tego, żeby kogoś do weganizmu i wegetarianizmu nie zrazić, bo wiecie, że niektórzy... Sam niedługo będę musiał napisać Piotrze, książkę. Ale ty nie czujesz się zrażony, przyznaj się. Zrażony? W życiu. Ja o tym coraz bardziej myślę i przekonuje mnie to, co przekonało Adama, czyli cierpienie zwierząt. Żadna tutaj dieta jakby nie wchodzi w grę, bo... Pamiętaj, że ja nie rzucam słów na wiatr. Jak mówię, że pomogę, to pomogę. Gorsze jest to, że... No i pękło. Kobyłka upłota. Zobaczycie za jakiś czas młodego, sprawnego i dobrze zbudowanego Piotra. Vegan Power, powtarzam jeszcze raz. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Na program zaprosił John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R.